On się sam zamknie, jego nie trzeba zamykać, tam już nic nie musi robić. Tam on się sam zamknie, tam trzeba zacząć wyrabiać kontrakty. Do tej pory też była ciężka rozmowa z lekarzami, nikt nie wie tak naprawdę, co się dzieje. Ludzie i bardzo dużo ludzi czeka i nie chce przyjść do pracy, nie chce pracować inaczej, nie chce przyjść na kontrakty, bo nikt nie wie, co się dzieje tak naprawdę. Każdy myśli, chodzą sprzeczne informacje, że do tej sesji nie dojdzie, że to co będzie przeciągane, że ten szpital tak naprawdę musi upaść. Cudawianki chodzą, więc temat zakończenie tego etapu, podpisanie cesji i rozpoczęcie nowego jest na pewno czynnikiem, który mało tego, to na dziś jest tyle. Ja tak naprawdę to było pierwsze przejrzenie umów i pierwsze przejrzenie rzeczy. To kolejne przejrzenie zaczyna się od początku za chwilę i aż do skutku, i oczywiście też bardzo istotną rzeczą jest pozyskiwanie środków dodatkowych, bo samo ograniczenie może do pewnego tylko etapu. Tu się nie da samym ograniczeniu po prostu wyrównać go do zera. To można tylko tyle zrobić, żeby to przestało jechać w dół, żeby w szpitalu zaczął robić kontrakty i żeby ustabilizował się dług na poziomie jakimś sensownym, na 150 do 200 tysięcy miesięcznie. Czy ja mówię?